Ponad 18 tysięcy kobiet co roku choruje na raka piersi, a to choroba, którą można skutecznie leczyć. Niestety, tylko 40% wykorzystuje szansę na bezpłatne badania mamograficzne. Ostatni rok niestety przynosi niepokojące dane. Ze względu na to, że były te trzy fale pandemii, do nas, do Narodowego Instytutu Onkologii, zgłaszają się pacjentki z bardzo zaawansowanymi nowotworami. To, czego jeszcze nie obserwowaliśmy 2-3 lata temu, teraz staje się rzeczywistością. Brak kontaktu z lekarzem, nie pojawianie się, czy też wygaszenie z różnych powodów badań profilaktycznych, mammografii, a nawet nie zwracanie uwagi, to pewnie wynikało z tej izolacji, jakiejś takiej pewnej depresji i zwracanie uwagi na inne rzeczy, powoduje, że te zmiany, z którymi kobiety zgłaszają się tutaj do nas, do naszej kliniki, są naprawdę duże. Wielu tym kobietom nie będziemy w stanie uratować nie tylko piersi, ale nawet i życia. Wcześniej rozpoznana zmiana nowotworowa to banalnie mała operacja. Jak zaznacza profesor Nowecki, zwykle to wycięcie guzka, ewentualnie chemioterapia lub radioterapia. Tak najczęściej zamyka się leczenie, które trwa około 3 miesięcy. Jeśli kobieta ma tylko nowotwór ograniczony do piersi, który ma 2-3 centymetry, 95-97% kobiet przeżywa 5, 10, 15, 20 lat, więc są to naprawdę nowotwory uleczalne, ale problem, żeby się zgłosić, żeby się pokazać. Mało tego, dodatkowym problemem jest jeszcze, żeby nie tylko rozpoznać nowotwór, jeśli pacjentka się zgłosi, ale żeby go prawidłowo leczyć. Nie każdej kobiecie trzeba wykonywać amputację, nie należy młodym kobietom wykonać na przykład ocenę mutacji, czyli czy ten nowotwór na przykład ma podłoże genetyczne, rodzinne, i troszeczkę inaczej leczyć, inaczej postępować chirurgicznie. Bardzo ważną rolę odgrywa diagnostyka i zorganizowanie zespołu ukierunkowanego na leczenie dopasowane do konkretnej kobiety, piersi i nowotworu. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 2019 roku powstają centra kompetencji raka piersi. Co nam dają? Skrócenie ścieżki, dla której pacjentka trafia do leczenia, do diagnostyki i do leczenia, bo nie zawsze guzek, który się pojawia w piersi, jest guzkiem nowotworowym. My musimy wiedzieć, czym leczyć, jak leczyć, jakie jest zaawansowanie, żebyśmy optymalnie dobrali operację do jak najmniejszą operację i najbardziej optymalną. Jeśli jest to zespół nastawiony na diagnostykę i leczenie raka piersi, pewne procedury szybciej przebiegają i są w jednym miejscu na przykład skumulowane, jest większa liczba specjalistów. Kiedyś o leczeniu raka piersi decydował chirurg, teraz nie. Teraz to jest zespół wielodyscyplinarny. Patolog, biolog molekularny, żeby ocenić, genetyk, bo na przykład jest genetyka, onkolog kliniczny, który mówi nie, w tym momencie lepiej dajmy chemię wcześniej, a nie później. Radioterapeuta, psycholog. Z myślą o pomocy i ułatwieniu kontaktu ze specjalistą powstał program Zdrowie dla Płocka. PKN Orlen we współpracy ze specjalistami z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie przygotował specjalną infolinię. To numery, które warto zanotować. 22 546 33 77 nawigator diagnostyki oraz 22 546 31 11 nawigator do spraw profilaktyki. Dzięki nim można uzyskać poradę, ale i pomoc w umówieniu badań czy wizyty u specjalisty. Pacjentka, która jak zatelefonuje, bo to od chwili telefonu i od infolinii pacjentka wchodzi, ma być rozpoczęte pewne etapy leczenia około 6 tygodni. Rzeczywiście jest to możliwe do zrobienia w tym momencie, bo to jak pacjentka zaczyna od chirurgii, to od chirurgii, natomiast jak od leczenia systemowego, to też zacznie od leczenia systemowego takiego czy innego, bo później dopiero jest odłożona operacja. Niektóre procedury i niektóre rzeczy specjalnie rozpoczynamy od leczenia chemicznego, na przykład w tych nowotworach takich bardziej złośliwych, bo się okazało, że leczenie systemowe, a nie chirurgia, powoduje, że te pacjentki zyskują. One i tak by dostawały chemię po, ale one zyskują na tym,
na długości przeżyć bezobjawowych i przeżyć całkowitych. Najważniejszy jest jednak pierwszy krok, który zależy od Ciebie. Badania profilaktyczne, mammografia. Powinniśmy pamiętać i zmienić nasz system myślenia. Nasze zdrowie to jest nasz problem. To nie jest problem premiera, ministra, lekarza. To jest nasz problem. To my powinniśmy wsłuchiwać się i pewne rzeczy robić, pewne rzeczy wykorzystywać, pewne rzeczy patrzeć. I najważniejsza rzecz, powinniśmy nie bać się diagnozować pewnych rzeczy, bo to, że my się dowiemy o tym, że mamy rozpoznany nowotwór, czy mamy chorobę nowotworową, to wcale nie wpłynie to na to, że ten nowotwór się dowie, on zacznie nagle szybciej przybiegać i coś zrobi. Pewne rzeczy są takie, których nie jesteśmy w stanie zmienić. To znaczy, jeśli pojawi się zmiana nowotworowa, jeśli nie zaczniemy jej leczyć, to ten nowotwór się będzie rozwijał. Nie powstrzymamy go tylko myśląc o tym, że udajemy, że go nie ma. Pamiętaj, wcześniej wykryty nowotwór jest wyleczalny, bo rak to nie wyrok.